Cześć, to hippie, to robię nas w kolejnym odcinku. Zaraz się nie zbóż, nie było tego dawno. W ogóle kuźwa, ile to czasu minęło? Ale nieważne, właśnie się zebrałem, może coś nagram, może nie, coś przypomniało mi się, że mogę coś z tego nagrać. Pewien mój fan kupił mi za złotówkę, czy tam za 2 złote Triala Golda na 7 dni, więc mogę coś tam nagrać. Dzisiaj sobie z nim właśnie zagram, przypomnę sobie, jak to jest. Mam taki skład. Otóż taki właśnie. O ile się załaduje, no BPL, stare twarze, Fellaini, Gerrard, nie ma Giru, ale jest na ławce wraz z Lukaku i Thierry Maurim. No jest Bentner jako dobry duch drużyny, no i mi się wydaje, że ta drużyna może być optymalnym składem. Więc jesteśmy teraz, gramy z kotletami, drużyna, która się nazywa Magia, o mój Boże, 3 legendy i Team of the Season. Nie jest dobrze, biegnie Mati. Przepraszam, to był Pauleta. Pauleta, niecelne uderzenie Portugalczyka, ale proszę Państwa, to działa na moją korzyść. Handicap działa na moją korzyść. Znaczy, mam słabszy skład. Co oznacza, że mam lepszy procent zwycięstwa. Popatrzmy na tę akcję. Daniel Stary! Gol! Daniel Starycz! I właśnie o to mi chodziło w tym momencie, kiedy mówiłem o tym handicapie. Daniel Sturridge wychodzi na czystą pozycję i lobuje bodajże Davida De Gea z dobrych 20 metrów, zdobywając pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ale trafił w piłkę! Co za szczęście! Ale jeszcze dośrodkowanie na główkę, cóż będzie za sytuacja, nie ma go, ale tamten kiks był samo niesamowity, no. Teraz tak główka to już powodzenia szans nie miała, ale... No wow, świetny strzał, flip point za jej... Oj, niebezpiecznie. Zamieszanie, proszę Państwa, Andrii Szewczenko! Haha, nie tym razem. Jeszcze Daniel Sturridge, powtórka z rozrywki, nie, tym razem też, ta passa tych strzałów kolejnych w tym meczu jest, no, pechowa, przechodzi z tamtej drużyny na moją, ale jeszcze szansa, jeszcze Daniel Sturridge, nie dojdzie do tej piłki, jest spalony. O mamma mia, koniec pierwszej połowy, jeszcze, no nie mogę. Takie nudne widowisko to dawno nie widziałem, ale wiadomo, no, powracam dopiero do formy. Kapitalna interwencja Petra Czecha. Teraz kolejny Petr Czech ratuje mi tyłek, ale teraz może być groźnie. Dośrodkowanie rzutu rożnego, wszystko ładnie zażegnane. Dośrodkowanie na dłuższy słupek Filippo Inzaghi, mamma mia! Tremendo! No comprendo, Filippo Inzaghi znowu znalazł tam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, skierował piłką głową piłkę do bramki, niesamowite, mamma mia. Uwaga, Aaron Lennon! Co to było za strzał? Jeszcze Steven Gerrard! No cholera jasna, do 3 razy sztuka, dawajcie mi tą piłkę. Dzięki, oh fuck. Teraz świetna okazja, Steven, Skorpion, kick nieudany, no, nie w tempo, ojoj, Pablo Pauleta, dobrze, zastopowana akcja, jeszcze piłka przy nogach moich zawodników, teraz Stevie G otwiera prawą flankę dla Aaron Lennon, może teraz jest jego szansa, Aaron Lennon! Kapitalne uderzenie reprezentanta z Anglii, piłkarza Tottenhamu Londyn! Tottenhamu Spurs, gdzie gadam, Londyn? To tylko polscy media dodają do każdego, każdej nazwy klubu Londyn, mimo że w nazwie nie ma miasta, ale już nie wnikam. Tak samo Arsenal Londyn, nie ma takiego klubu jak Arsenal Londyn, jest Arsenal FC. O fuck, Andrii Szewczenko, może być gol? Nie ma. Całe szczęście. Steven Gerrard, Andre Schirrle, hoho! Kropka nad i, Andre Schirrle, cóż za petarda, ten człowiek ma prawdziwe kopyto, w
twoich nogach, no potrafi kompletnie uderzyć. Ciekawe, czy podkowa nowa? Jeżeli tak, szapoła. Jeszcze Steven Gerrard! To jest dopiero koniec meczu. Nie ma meczu, kiedy Steven Gerrard nie strzeli bramki. No i w tym momencie mamy gola. Stevie G na 4-1. Andriy Szewczenko! Super! Kratuje Petra Czecha. Dobrze, jeszcze nie ma gola i jest! Wygrana 4-1. Trzy legendy nie mogły powstrzymać moich zarąbistych piłkarzy. Daniel Sturridge, Aaron Lennon, André Shirley i Steven Gerrard. Ta czwórka strzeliła ci bramki i 4-1 rolnicy pokonują Kotlety. Coś za bardzo kreatywne nazwy obu zespołów. No i to było na tyle. Tak wygląda mój powrót. Powrót do FIFA Ultimate Team w przyszłości. Kolejne odcinki, kolejne emocje związane z rolnikami. Tym razem w sezonach online. Zobaczmy, jaki mamy tutaj status. Bo dawno nie sprawdzałem, nawet nie wiem, czy niektóre mecze grałem poza serią. Jaką my tu mamy ligę? Jaką my tu mamy ligę? Bo jestem bardzo ciekawy naszej ligi, chyba czwarta tam była. Ale jakieś punkty może mamy. Serwery EA pewnie znowu są niedostępne, dlatego tak długo to trwa. Nie. Mamy 5 meczów. Zostało nam 6 spotkań. 11 punktów. Nie. No tak, 11 punktów musimy zdobyć w tych 6 meczach. Czyli średnio około 1,8 punkta na mecz. No dobra, to było na tyle. Jak się spróbujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wraca Ultimate Team, bo no, nie były takie narzekania. No ale... To było na tyle. Peace out.